Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś postaramy się omówić budowę w pobliżu granicy działki. Jednym z częściej zadawanych pytań przez naszych klientów jest, czy możemy przybliżyć się do granicy działki, na przykład na metr, albo ogólnie zabudować budynek na samej granicy. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dopuszczają taką możliwość. Szczególnie w przypadku, gdy mamy szerokość frontu działki 16 metrów i mniej. W takim przypadku jest możliwość zabudowy nawet na samej granicy działki. Oczywiście każdą sytuację należy bezwzględnie skonsultować z projektantem, gdyż musimy spełnić także inne przepisy wyżej wymienionego rozporządzenia. Na przykład musimy spełnić przepisy pożarowe. Bardzo często budowa na granicy działki będzie wymagała od nas budowy również ściany oddzielenia pożarowego. Czym jest taka ściana? Prawdopodobnie porozmawiamy sobie w następnych odcinkach. Budynek zlokalizowany na granicy działki również od strony granicy nie będzie posiadał okien ani drzwi. Dodatkową sytuacją, w której możemy zabudować się na granicy działki, są wszystkie sytuacje, w których Mamy miejscowy plan zagospodarowania terenu, który jednoznacznie określa, że możemy wybudować na granicy działki lub w odległości półtorej metra od niej. Takie przepisy są często stosowane w miastach. W zasadzie poza tymi dwoma przypadkami budowa nowego obiektu, dokładniej budynku, na granicy działki jest w zasadzie niemożliwa. Jest to dokładnie opisane w warunkach technicznych w artykule 12, do którego link zamieścimy w opisie. Zwróciłbym także uwagę, że jest możliwość zabudowy na granicy działki Wiaty, gdyż ona nie posiada ściany. Natomiast to omówimy sobie w kolejnych odcinkach, do których zapraszam Państwa w przyszłości. Do zobaczenia.